Najwięksi polscy filmowi przestępcy. Złoczyńcy, złole. Przy nich wymiękają takie kreacje jak Hans Landa czy Joker, stworzony w końcu przez wybitnych aktorów. Nie no, kto to pisał te brednie? Przecież w Polsce nie ma sensownych czarnych charakterów. Czekaj. Panowie, ale ja nic przecież nie zrobiłem. Wyłącz to! Wyłącz to! Bohaterowie źli do szpiku kości, którzy swoją motywacją opierają na żądzy władzy, żądzy pieniądza czy socjopatycznych pobudek, nie od wczoraj fascynują fanów kina również w naszym kraju. Przebiegli manipulatorzy, sadystyczne zbiry i bezwzględni furiaci. Czy jednak dorównują swoim koleżankom czy kolegom z półświatka przestępczego z innych stron świata? To nie żarty, choć od komedii rozpocznę salwę przykładów. Bo choć moralnie trudno sympatyzować z przestępcą, to w naszym kraju nie można nie wspomnieć o kultowych postaciach z takich filmów jak chociażby Chłopaki nie płaczą. Koniec wycieczki, wybacz. W tym filmie na czoło całej stawki wysuwa się oczywiście Fred, czyli chyba najbardziej charakterystyczna postać tego kinowego hitu, jak i nie najciekawsza postać wykreowana przez Lubaszenkę. Najchętniej cytowany, ze słownictwem idealnym dla domorosłych gangsterów minionych lat. Zabawny, stylowy, a przy tym bezwzględny i pozbawiony empatii. Choć w swoim życiu kieruje się określonymi wartościami, to wartości te dość często kolidują z prawem. Konflikt z nim grozi wizytą w szpitalnej sali, a samo zapalenie papierosa w jego obecności może doprowadzić człowieka na samo dno emocjonalnego rowu. Strach pomyśleć, co stałoby się, gdyby człowiek założył przy nim różowy sweter. No właśnie, jego partner w zbrodni to też niezłe ziółko. Facjata pana Mirosława Zbrojewicza, i nie mówię tego, aby kogokolwiek obrażać, ma te zacięcie, które wręcz krzyczy: masz mnie respektować. Nawet we wspomnianym już różowym swetrze. No ale w kategorii śmieszny, zły i przebiegły jest jeszcze on, Siara. Podejrzewam, że gdybym nie wrzucił tutaj postaci, 90% komentarzy dotyczyłoby właśnie tej osobistości. I choć postać odgrywana przez pana Rewińskiego nie jest zła do szpiku kości, to w naszym kraju objęta jest pewnym kultem, przez co znajduje się na pewno wysoko na liście antagonistów polskiego kina. Każde jego pojawienie się na ekranie to przestępstwo. A konkretnie kradzież. Kradzież całej uwagi widza. I tak jak wspomniany wcześniej Fred i Grucha, to nasza odpowiedź na Wegę i Winfelda z Pulp Fiction, tak Siarę pokochaliśmy raczej za swojskość, przesyconą stereotypowym spojrzeniem na ówczesny wizerunek nowobogackiego cwaniaczka. Nieco większy niepokój przy podobnym poziomie abstrakcji i humoru w wypowiadanych tekstach wzbudza Dario, czyli cyniczny i temperamentny gangster z serialu Ślepnąc od świateł. Jan Frycz, wcielający się w tę postać, wykonał naprawdę kawał dobrej roboty. Widok tych zbłąkanych, pełnych żaru oczu zabiera widza w podróż po najgorszych zakamarkach polskich miast i miasteczek, gdzie podobnie jemu jak zombie wpatrzone wyłupionymi oczami w pustkę postacie, przemierzają ulice w poszukiwaniu drobnej zaczepki i pretekstu do brutalnej wymiany argumentów. Mimo to, za każdym razem dają porwać się temu spojrzeniu, bo pomimo bolesnej podróży, to przygoda, której nie można przegapić. No idź, idź! Póki co wskazane filmy i seriale opierają się na motywie gangsterskim, a więc łatwiej doszukać się tam bezwzględnego przestępcy. Co innego, gdy film przedstawia środowisko, które w teorii powinno być wolne od tego typu jegomości. Stój! Charakteru złego do szpiku kości nie spodziewał się chyba nikt w serialu o problemach małej miejscowości, w którym to główne skrzypce miał grać kościół. Plebania i obojętny, pełen chłodu w spojrzeniu charakter Janusza Tracza to argument, przez który każdy do dziś pamięta o tym serialu. Jestem zły, brutalny i nikczemny, z tego żyję. Janusz Tracz w swoim portfolio, obok zastraszania całej lokalnej społeczności, posiada takie moralnie wątpliwe występki, jak psychiczne znęcanie się nad pracownikami, postawienie grobu własnej, wciąż jeszcze żyjącej matce, czy upokorzenie i pokazanie swojej pełnej dominacji podczas odebrania Walencikowi ojcowizny i domu, a w dodatku przekształcenie tegoż to domu na agencję towarzyską, którą finalnie nazwano ojcowizna. Innym z pozoru bezpiecznym i wolnym od przestępców miejscem powinna być armia. Jednak filmy przyzwyczaiły nas do tego, że wojsko jest miejscem, w którym ścierają się ze sobą silne charaktery. Często dochodzi tu do przemocy, i to zarówno tej psychicznej, jak i tej fizycznej. Dla rekrutów to często dość trudny czas, w którym okazuje się, że zamiast służyć państwu, muszą służyć silniejszym od siebie. A gdy do tego jeden z tych silniejszych, i tu kreślę w powietrzu cudzysłów, kolegów,
okazuje się być socjopatycznym recydywistą, to służba okazuje się być piekłem na ziemi. Przytoczony przykład to oczywiście historia z filmu Samowolka, choć pewnie i z niejednej jednostki wojskowej. Genialnie zagrana przez Mariusza Jakusa postać Tygrysa. To idealny przykład antybohatera, który trzyma za twarz cały spektakl. To on w jednostce rozdaje karty. Bezwzględny, sadystyczny, a do tego z rzeszą podporządkowanych mu kolegów, jest bezkarny w swoich czynach. Gnębienie i upokorzenie to nie tylko podkreślenie swojego miejsca w hierarchii, ale i pewnego rodzaju rozrywka, której ofiarą padają kolejne osoby. A wśród tych ofiar znajduje się m.in. lub przede wszystkim Robert Gonera. Kop. Ale czym? Rękoma? No a jak? Kop. Bezwzględność to domena wielu takich bohaterów. Jedno to uzyskać korzyść materialną, a drugie doprowadzić do bólu, cierpienia czy pogrążenia drugiej strony. Panowie, ale się może jakoś dogadamy. Wspomniałem o panu Robercie nie bez przyczyny. W kolejnym przykładzie również staje się ofiarą świetnie zagranego przestępcy przez Andrzeja Chyrę, Gerarda Nowaka. Problem tej postaci jest jednak nieco inny. Dług to w końcu historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, a postać Gerarda wzorowana jest na przestępcy Grzegorzu G., który egzekucją sfingowanych długów parał się na co dzień. Chyra swoją grą świetnie poprowadził ten thriller. Jego pierwsze pojawienie się na ekranie oznaczało zbawienie dla bohaterów tej historii. Pod zupełnym przypadkiem napotkali starego znajomego, dobrą duszę, która pozwoli osiągnąć im upragniony cel, którym w filmie było sprowadzenie i handel włoskimi skuterami. Jednak przyjaciel dość szybko pokazał swoje prawdziwe, demoniczne oblicze i kompletnie zmienił nastawienie wobec swoich niedoszłych współpracowników. Zastraszanie, pobicia i psychologiczne gierki towarzyszyły przedsiębiorcom niemal każdego dnia. Na nic były próby zaszycia się, czy nawet spłaty długu. Gerard zawsze znajdował nową okazję do wyegzekwowania coraz to większych żądań, gwarantując przy tym życie w ciągłym stresie, w strachu i w obawie o przyszłość. Bez wątpienia Dług jest jednym z najmocniejszych polskich filmów pokazujących ludzki lęk, przerażenie i pułapkę, w jakiej może utknąć zwykły człowiek. I choć film ten wiarygodnie i rzeczowo ukazał sprawę Sławka i Artura, to ten pierwszy w wywiadzie wyznał, że strach, jaki im towarzyszył, był jeszcze gorszy. W rzeczywistości egzekwowanie długu nie trwało 3 miesięcy, a 1,5 roku. A wśród sposobów na wymuszanie pieniędzy znalazło się m.in. wieszanie na drzewie i bicie baseballem swoich ofiar. Reżyser zapytany o to, dlaczego takie elementy nie znalazły się finalnie w filmie, odparł, że wtedy to zrobiłoby się kino amerykańskie, i ludzie by prawdopodobnie nie uwierzyli w ten poziom brutalności. Wracając ostatni raz na moment do Roberta Gonery, to i on na swoim koncie ma całkiem dobrze zagrany czarny charakter. Miła lub i mniej miła odmiana do wspomnianych już wcześniej filmów Dług czy Samowolka. Dziki ze Strefy Ciszy to niewątpliwie oprawca, którego na ekranie ogląda się z odrobiną przerażenia, strachu, ale i całkiem sporym zaufaniem w kwestii autentyczności tej kreacji. Pomimo niedociągnięć i nielogicznych sytuacji w filmie, to momentami gęstość atmosfery tej produkcji przyprawia o dreszcze. Ale to była wyświechtana fraza, Jezu. To znak, że czas już ruszyć dalej. A takie zestawienie nie miałoby większego sensu, gdybym chociaż raz nie wspomniał o Psach Pasikowskiego. A tu oczywiście na czoło całej stawki wysuwa się Janusz Gajos, wcielający się w byłego majora SB Grossa. Bezwzględny morderca, który z zimną krwią zabija funkcjonariuszy prawa, przebiegły manipulant, który podporządkowuje sobie współpracowników przekupstwem i korupcją. To zdecydowanie wybitnie zagrany antagonista, a w dodatku tą rolą nawiązuje do innego świetnie zagranego antybohatera, w którego wcielił się Gajos, kąpielowego z Przesłuchania. Czytaj to. Nie będę tego czytał, już wolę, żebyśmy wrócili do lasu. Czytaj to. Polskie filmy i seriale posiadają naprawdę bogatą listę czarnych charakterów, a na ich czele znajduje się on. Otyły pan. Sancti Magistri. Sułtan Kosmitów. Na koniec zostawiłem postać, która ze względu na przerażające spojrzenie mogłaby śmiało znaleźć się w jakimś zestawieniu pośród Hannibala Lectera, granego przez Antonego Hopkinsa, czy Jokera, stworzonego przez Jacka Nicholsona. Co zaskakujące, antagonista ten grany jest przez Leona Niemczyka, czyli aktora kompletnie niekojarzonego z takich ról. W dodatku w filmie, którego grupą docelową jest młodzież. Golasz Filip z Akademii Pana Kleksa to przerażająca postać. Nawet dziś, jako dorosły widz, czuję pewien dyskomfort, obserwując emocje wyrażane tą niepokojącą maską przybraną przez pana Niemczyka. Ciekawe, czy nadchodząca dużymi krokami premiera Akademii Pana Kleksa da chociaż namiastkę takiego charakteru. Kogo jeszcze dopisalibyście do tej listy? Czy są w waszej ocenie złoczyńcy, którzy bardziej zasługują na miano największego czarnego charakteru? Dajcie znać w komentarzu.
Trzymajcie się, do następnego. Cześć. Panowie, możecie mnie rozwiązać. Panowie? Halo? Still ain't got what I wanted, man. Same cause, same suffering. I know I reap what I sow. I know I'm